Witajcie w kolejnym szorcie. Dzisiaj postaram się Wam pokazać dobry sposób na wycinanie listew, wąskich elementów na pilarce stołowej. Oczywiście jeśli macie pilarkę z wózkiem formatowym, ze stołem formatowym, jest to ułatwienie. Dodatkowo oczywiście polecam wykonanie pomocnicy pilarza. Odsyłam do filmu. To bardzo dobre i pomocny przyrząd. No ale jeśli załóżmy nie mam stołu formatowego przesuwanego, jak sobie z tym tematem poradzić? Jeśli chcę wyciąć coś naprawdę wąskiego, to wtedy raczej z takiego popychacza nie skorzystam. Nie ma tutaj po prostu miejsca, gdzie mógłbym przesuwać materiał. Zresztą bałbym się nawet tutaj gdzieś pchać ręce i popychać. Na pewno zawadzę w tarczę. Może być mnóstwo problemów, więc tego nie polecam. Jest inny sposób. Generalnie jeśli mamy naostrzoną tarczę i nie chcemy widzieć zupełnie żadnych śladów rozcinania, musimy zrobić to jednym płynnym ruchem. Innej opcji nie ma. No ale dobra, koniec gadania. To jest mój materiał do rozcinania. Z tego zrobimy sobie jakieś wąziutkie listwy. Co będzie nam potrzebne do tej pracy? Będzie nam potrzebny drugi element. Trochę dłuższy. No to zróbmy tak. To jest dłuższe. To będzie mój popychacz, bo to dzisiaj wykonam. A to będzie mój element do rozcinania. Rozcinamy go wzdłuż, powiedzmy, centymetr od lewej krawędzi, ale nie rozcinam tego do samego końca. Zostawię sobie tutaj, no nie wiem, z 5 cm przed końcem zatrzymam rozcinanie i zaraz wracam i mówię co dalej. Tak jak mówiłem, do końca to rozcięte nie jest. Zostawiłem sobie tutaj około 5 cm. Piła ręczna w dłoń. I teraz utniemy sobie tutaj. Ok. I jak widzicie, mam taki ząbek tutaj zrobiony i to będzie właśnie nasz popychacz. Dodatkowo mam przy mnie, słuchajcie, rączkę wykonaną jakiś czas temu. Zamocujemy sobie tą rączkę tutaj na tym właśnie popychaczu. Tak wygląda nasz popychacz. On ma 75 mm szerokości. Powiedzmy, że chcę wyciąć 5-milimetrową listwę. Ustawiam przykładnicę na 80. I zaczynamy pracę. Thank you.
listwy powycinane idealnie trzymają wymiar, dokładnie 5 mm. Popychacz sprawdza się doskonale. Zdecydowanie polecam takie rozwiązanie. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!